Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, czy przetrwam do końca odcinka w tym upale, bez wiatraczka, ale trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby się tak właśnie stało. Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z różnymi nowościami kosmetycznymi. Dostałam parę paczek PR-owych i chciałabym podzielić się tymi nowinkami z Wami. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego Wam dzisiaj pokażę i jaki makijaż stworzę tymi nowościami, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Mam tutaj taki worek od NYXa, Y się już niestety odkleił, i mam tutaj w tym worku właśnie kosmetyki, które między innymi dostałam od marki NYX, ale są również pędzelki, przepiękne pędzelki w takiej wakacyjnej odsłonie, w przepięknym odcieniu takim miętowym. Są to pędzle Hulu, stare pędzle Hulu w nowej odsłonie. Są to pędzle najczęściej kupowane przez Was, także one dzisiaj na pewno zostaną użyte. Mam również, słuchajcie, kosmetyki od marki NYX, ale myślę, że kochani, wszystko inne pokażę Wam w trakcie robienia makijażu, także zaczynamy! Malunki. Na powieki nakładam paluszkiem, wklepując bazę z MAC-a, jest to Paint Pot. Staram się bardzo szybciutko, dokładnie ją rozłożyć na całej powiece, aż pod samą brew. Przyznam się Wam szczerze, że w te upały w ogóle się nie maluję i to jest mój makijaż. Pierwszy od nie wiem jak dawna, ale słuchajcie, no ja nie widzę sensu, żeby nakładać cokolwiek, jeżeli nie muszę, w taką pogodę. Rozpakuję te ślicznoty z Hulu. Przyznam się szczerze, że ja już je uprałam i specjalnie przed nagraniem włożyłam je do tego pierwotnego opakowania, żebyście zobaczyli, w jakiej formie one do mnie przyszły. Nigdy nie używam pędzli, które prosto fabrycznie do mnie przyszły, zawsze je dezynfekuję i piorę. I muszę Wam pokazać z bliska te ślicznoty. Słuchajcie, one mają takie piękne trzonki, ale one się niczym nie różnią, jeżeli chodzi o kształty, bo są to właśnie te ulubieńcy, które są najczęściej przez Was kupowane. Mam wrażenie, że te trzonki są plastikowe i dodatkowo pokryte są taką silikonową warstwą. No bardzo przyjemne w dotyku. Rozpakowałam sobie te pędzelki i teraz, kochani, czas na coś pięknego, kolorowego z NYXa. Dostałam taką cudowną paletkę, która nazywa się Hasta La Vista. Już ją otwieram i będziemy dzisiaj się właśnie tą oto paletką. Ta i prezentuje się ona tak. O, muszę zdjąć folię. Muszę zdjąć folię, nawet jeszcze jej nie dotykałam, także nie wiem czego się spodziewać, ale zapowiada się naprawdę obiecująco, kolorystyka jest przepiękna. No i ciekawa jestem, co takiego dzisiaj tą paletką stworzę. Już jakiś zamysł w głowie mam, jestem bardzo ciekawa, jak one będą się sprawdzały. Także kochani, przechodzę do aplikacji i jako pierwszy może użyję tego oczywiście koralowego odcienia, jak by mogło być inaczej. U mnie zazwyczaj właśnie takie korale idą na pierwszy rzut. I sięgam po pędzelek z Hulu, jest to P30. Sprawdzam, czy nic mi się tutaj nie zrolowało, nie nagromadziło. I aplikuję ten cień na załamanie powieki. I na zewnętrzny kącik. Zachodzę również tym cieniem na dolną powiekę, tworząc taki trójkącik. I rozcieram do góry. Jak widzicie, nie schodzę dalej tym cieniem. Dochodzę tym cieniowaniem do środkowej, centralnej części mojej powieki i jeszcze dodaję troszeczkę tego cienia i znowu rozcieram i blenduję.
staram się stworzyć piękną chmurkę. Cienie są raczej średnio napigmentowane, nie jest to mocny pigment, ale pracuje się przyjemnie. Jak znacie moją technikę, wiecie, że ja jestem zwolennikiem dokładania cieni niż rozcierania konkretnej warstwy i konkretnego pigmentu, także jak najbardziej pracuje mi się z nimi w porządku. I plus jest taki, że te cienie się nie osypują, jak widzicie nie ma żadnego osypu w tej palecie. I mamy właśnie coś takiego, ładnie mi się to wszystko roztarło, no i teraz powtarzam tą sekwencję na drugim oku. Teraz pędzelkiem P64 będę nanosiła ten żółciutki, piękny cień. Postaram się stworzyć właśnie takie piękne przejście tuż właśnie nad załamanie powieki. I kieruję się nim również tutaj do środka, do wewnątrz mojego oka. Świetny jest ten pędzelek, naprawdę idealny. Mam tutaj problem z ładnym połączeniem tych cieni, nie wiem czemu. Teraz spróbuję jeszcze raz dołożyć tego żółtego. No nie chce mi się ładnie tutaj połączyć. Muszę to jeszcze bardziej dopracować. No już jest troszeczkę lepiej. Rozcieram pierwszym pędzelkiem te cienie, tutaj granice. No i mamy, kochani, coś takiego. Teraz będę sobie przyciemniała zewnętrzny kącik i mam tutaj takie bordo. Do tego celu używam pędzelka, tego, którego używam jako pierwszy, czyli jest to pędzelek P30. Przyciemniam sobie ten zewnętrzny kącik. To jest takie niby bordo, a na oku wychodzi jak taki ciemny róż. Całkiem inaczej wygląda na powierzchni. Zmieniam pędzelek na Hulu P64. I blenduję ten cień na zewnętrznej części mojego oka. Dokładam tego cienia jeszcze tutaj pod samo załamanie, z nim dochodzę i nad samym załamaniem rozcieram. I mamy coś takiego i zauważcie, że ten cień całkowicie inaczej wygląda na powiece. Używałam tego bordowego cienia, wyszedł mi taki ciemny, zgaszony róż, a nawet nie zgaszony, on jest bardzo taki żywy. No wygląda po prostu, jakbym użyła tego jaskrawego różu właśnie na oku. Na zewnętrzny kącik nałożę jeszcze taki ciemny bakłażanowy fiolet. Sięgam po pędzel P66 i będę go tutaj mocno wtłaczać. Jest to jedyny taki ciemny odcień, który mógłby mi ładnie tutaj dodać głębi. I zachodzę również tym cieniem na zewnętrzną część mojej dolnej powieki. I ten fiolet już się troszeczkę osypuje. Z porównaniem do poprzednich cieni tutaj widzę minimalny osyp na mojej kości policzkowej. Tak naprawdę nic on mi tutaj nie przyciemnił. Nie wiem, jest trochę tak jakby transparentny. No nie przyciemnił mi za bardzo tego zewnętrznego kącika, więc będę chyba musiała się posilić inną paletką.
Sięgam teraz po taki ciemniejszy bordo z palety Sigma War Neutrals Volume 2. I to będzie właśnie takie ciemne bordo. Chciałabym bardziej tutaj przyciemnić ten zewnętrzny kącik oka. I ten cień mam nadzieję, że mi tutaj właśnie to uczyni. O, zdecydowanie lepiej. Zewnętrzny kącik również będę przyciemniać takim ciemnym brązem. Schodzę tym cieniem bardzo nisko tuż przy linii rzęs i dokładam tego fioletu nieszczęsnego, który nie chciał mi się za bardzo wybić. Może się teraz jakoś on pokaże na tej powiece. O, i ten, zobaczcie, ten kącik już mam delikatnie przydymiony, przyciemniony i właśnie o to mi chodziło. Musiałam się wspomóc czymś takim ciemniejszym. Ja bardzo lubię, jak ten kącik jest zawsze ciemny. To tak bardziej fajnie dopełnia i wyciąga te oko. Sięgam teraz po ten piękny fiolet. Taki bardzo żywy i nakładam go tutaj na ruchomą część mojej powieki, przyciągając troszeczkę do środka. Fajnie tutaj zagrał ten fiolecik. Rozcieram granicę. Rozcieram jeszcze ten fiolet, tak ładnie blenduję te cienie ze sobą. Ale niestety jego intensywność mi tutaj ucieka. Nałożę teraz, słuchajcie, takie stare złoto z tej palety. To jest eksperyment. Nie będę nakładała na żadne glitter primery. Zobaczymy, jak on sobie sam świetnie radzi. Nakładam na centralną część mojej ruchomej powieki. Ten cień jest bardzo, bardzo suchy, jednak nałożę ten glitter primer, ponieważ zobaczcie, on w ogóle się mi tutaj prawie nie przykleił, ale odcień ma bardzo ciekawy, to jest bardzo taki fajny, słuchajcie, kolor starego złota i w porównaniu, w połączeniu z tymi neonowymi pięknymi kolorami, on będzie tutaj bardzo się wybijał. I jakoś uspokoi mi ten makijaż. Troszeczkę glitter primer nakładam palcem i wklepuję. O, i teraz to jest konkret. Teraz mi się tutaj ma do czego przykleić i teraz go widać. Sięgam teraz po pędzelek taki malutki. Jest to pędzel P46 i będę aplikowała ten cień tym pędzlem. Niestety on się nierównomiernie rozkłada, się troszeczkę rozdziela i trzeba się tutaj naprawdę napracować, żeby wydobyć z niego piękno i taką jednolitą poświatę. Teraz dodaję tego soczystego fioletu i blenduję sobie granice. Dokładam tej mocnej, soczystej pomarańczy. Żarówiastej wręcz. Rozcieram granicę na załamaniu powieki. Ja celowo nie chciałam robić cut crease'a, bo chciałam zrobić taki mięciutki makijaż. I tak naprawdę moim dzisiejszym celem było sprawdzenie tej palety, jak się nią po prostu pracuje. No dobra, no coś takiego wyszło. Nie jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowana z tego, co mi tu wyszło, ale
Widzę, że więcej wycisnąć się niestety nie da. Dokładam tutaj tych dwóch fioletów na zewnętrzny kącik i rozcieram je ze sobą. Rozcieram również granice. Jak już nałożyłam teraz ten mocny pomarańczowy kolor, to niestety fiolet mi gdzieś tutaj zniknął i stał się niewidoczny. No lekko nie jest, wam powiem, lekko nie jest. Ale okej, no robię to samo na drugiej powiece i zobaczymy, co zrobimy sobie z dołem. No myślę, że górę mam już skończoną. Dodałam jeszcze minimalnie w to miejsce tuż nad tęczówką ten taki mocno pomarańczowy cień. Już wam pokażę, w jaki sposób go dodałam. Dosłownie delikatnym, malutkim pędzelkiem P42. Tak, żeby podbić po prostu kolor tęczówki, dodałam odrobinę tego cienia, nakładając na te stare złoto. Teraz czas nałożyć podkład. Oczywiście jestem wierna Radiant Lift. Tak jak wspomniałam, ja się na co dzień nie maluję, ale jak używam, gdzieś wychodzę, to używam właśnie tego podkładu i nakładam go, słuchajcie, na gąbkę z Hulu. I muszę wam powiedzieć, że ta gąbka nie zrobiła na mnie dobrego pierwszego wrażenia, ale po jakimś czasie do niej wróciłam i zaczęłam sobie również nią aplikować podkład i nie robi już mi takich historii, jak mi zrobiła za pierwszym razem, czyli nic mi się nie odkleja. Nie wiem, czy ktoś widział właśnie filmy, w którym używałam tej gąbeczki po raz pierwszy, to miałam bardzo dziwne takie z nią pierwsze wrażenie, ale już ta historia się więcej nie powtórzyła, więc dobrze, że dałam jej kolejną szansę. Jeżeli chodzi o wykończenie makijażu, to ja nie mam żadnych nowości, więc kochani, wybaczcie, że ja nic nie mówię i po prostu sobie darujemy może te czynności, które wykonuję zazwyczaj gadając do was. Wykończę sobie tutaj twarz, nałożę korektor, który już znacie i wrócę do was już wykonturowana. Kochani, tak bardzo się rozpędziłam z moim makijażem brwi, że zapomniałam, że mam nowości z My Secret. Są to kredki do brwi, ale myślę, że zostawię je na kolejny film, także na pewno je jeszcze zobaczycie w akcji. No i teraz przejdę do konturowania i mam tu taką nowość z NYXa, która właśnie mi się pokruszyła. Torba niestety chyba ta spadła i produkty mi się pokruszyły. Jest to, słuchajcie, taki bronzer, który właśnie mi stąd się kruszy z tego opakowania. Jakoś delikatnie spróbuję otworzyć to pudełeczko. Ojej, jakiś wielki bałagan się tutaj zrobił. Słuchajcie, bronzer nazywa się California Beaming. No i mamy tutaj bronzer, który ma satynowe wykończenie. Jestem bardzo ciekawa tego, jak on będzie się prezentował. Sięgam po pędzelek z Hulu P20 i będę aplikowała go delikatnie. O boś, ciocia się polubiło. No, troszeczkę ma on taki neutralny ton. Ten pędzelek jest zbyt mocno zbity i on może porobić mi plamy, ale zaraz zobaczymy. Dosyć ciemny jest ten kolor. Staram się ładnie blendować. Myślę, że ten pędzelek daje jednak radę. No jestem przyzwyczajona trochę do innego koloru, jeżeli chodzi o konturowanie, ale podoba mi się, nawet mi się to wszystko podoba. Szkoda mi, że mi się zmarnował. Ja chyba będę musiała go odratować alkoholem. No teraz tą poświatę widzę, nie wiem, czy wy też widzicie, tak delikatnie mieni się na złoto. No, dosyć ciemny jest. Mam wrażenie, że troszeczkę dla mnie, ja jeszcze w ogóle nie jestem opalona, że troszeczkę dla mnie jest za ciemny, ale kto wie, jak opalę się, jak troszeczkę nabiorę kolorku, to może po wakacjach będzie w sam raz. Efekt, jaki pozostawia na skórze, mi się bardzo podoba. Naprawdę, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Blenduję teraz to wszystko, co mam na czole.
Delikatnie bym chciała sobie wykonturować nos, ale ja się boję go użyć do konturowania nosa. Szybko ten nos wykonturuję sobie i za chwileczkę do Was wrócę. Kochani, ze względu na to, że wykończenie tego bronzera jest satynowe, ja sobie wykonturowałam nos moim bronzerem matowym z marka Jacobs, ze względu na to, że nie chciałabym podkreślać faktury rozszerzonych porów na nosie, które posiadam. Teraz, kochani, wykończę sobie może makijaż oczu. Sięgam po ten przepiękny, mocny taki żarówiasty, ni to pomarańcz, ni to róż kolor i tak patrzę, że już nie mam czystego pędzelka chyba. Dobra, jakiś taki pędzelek czysty w sumie znalazłam, jest to pędzelek P42 i nakładam ten kolor na dolną powiekę. Rozcieram do zewnątrz. Teraz takim malutkim pędzelkiem P46 również dokładam tego cienia. On bardzo mi się tu podoba, jak on wygląda. W kąciku. Rozcieram granice delikatnie. Bardzo ładnie wygląda na tej dolnej powiece. Nakleiłam, kochani, sobie rzęsy. Jest to model Ardell Wispies 113. Boże, jak ja dawno nie miałam tak długich rzęs. Jakoś dziwnie się w nich czuję, ale dobrze, wytuszuję sobie rzęsy. Mam tutaj nowy tusz z My Secret Ultra Volume Mascara, który posiada taką tradycyjną szczoteczkę, bardzo gęstą, bardzo mi się ta szczoteczka podoba i zobaczymy, jak ona sobie radzi. No ciężko teraz stwierdzić, ponieważ już mam przyklejone rzęsy, więc na pewno jeszcze próbuję sobie i poużywam sobie tej szczoteczki, żebyście mieli jakiś pogląd na jej temat, co ona potrafi. Ja dawno nie miałam tak długich rzęs przyklejonych, ale już nie będę ich ściągać, ponieważ muszę po moje dziecko biec do przedszkola, więc już niech sobie zostaną na tych rzęsach. No strasznie wyglądają, ja nie wiem, mi się to nie podoba. Przyznam Wam szczerze, że mi efekt, jaki one dały, w ogóle się nie podoba. Są takie jakieś... No nie podoba mi się to, ale trudno. Cały czas widzę tą żyłkę, do której te rzęsy są przymocowane. Cały czas mi tutaj przebija. No nie da się po prostu tego w żaden sposób zatuszować. Mam wrażenie, że jedna rzęsa jest inna, druga inna. To jest jakaś jakby dłuższa. Huk z tym. Dobra, słuchajcie, teraz wytuszuję jeszcze dolne rzęsy. I aż się prosi, kochani, w linii wodnej złota kredka, która będzie kontynuacją tego, co dzieje się na mojej górnej powiece. Nakładam kredkę z Kiko. No bardzo fajnie to wygląda, ale te rzęsy mi się bardzo nie podobają, muszę Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że ta rzęsa jest dłuższa od tej, ja nie wiem, czemu to tak wygląda, czy ja je krzywo przykleiłam, no ale generalnie, no, efekt takich pióropuszy, no, tak to się prezentuje. Rozświetlę jeszcze sobie wewnętrzny kącik oka i nałożę na ten kącik turbo pigmencik, jest to błyskotka. No właśnie, tego mi tu brakowało. A na wewnętrzny dolny kącik przy linii rzęs nakładam cień z Chanel. Jest to kolekcja limitowana, świąteczna. Przyciągam go tutaj tuż przy linii rzęs. Piękny taki cień opalizujący na złoto. Ten cień z Chanel nakładam jeszcze na górną powiekę, łącząc z tym starym złotem. O, i teraz mam fajnie rozświetlony ten kącik, bardzo mi się teraz to podoba. I tak to, kochani, się mniej więcej prezentuje. Nałożę sobie teraz rozświetlacz i NYX podesłał mi tu, kochani, dwa rozświetlacze, ale niestety są to dla mnie za ciemne rozświetlacze i nie będę ich używać. Dostałam jeszcze w paczce taki rozświetlacz w galaretce, który mam wrażenie, że również jest dla mnie za ciemny
i no nie będę nawet go otwierać, ze względu na to, że jest to dla mnie za ciemny kolor. Może jak się opalę, będę go używać. Na obecną chwilę jest po prostu nietrafiony to kolor dla mnie. To w takim razie jako rozświetlenie nałożę ten cień z Chanela. On będzie mi się tutaj ładnie komponował z tym makijażem. Jest to piękny, ładny odcień złota. I nakładam rozświetlacz tym puchatym pędzelkiem, który dostałam od Hulu. Jest to P22. Uwielbiam, jak jest róż na policzkach, więc sięgam do tej palety po ten piękny koralowy odcień i nakładam go na policzki. Zastanawiam się nad kolorem ust, także będę improwizować i sobie wymieszam jakieś tutaj różne pomadki z tej palety od Anastazji. Będę kombinować z kolorkiem. Jest to bardzo fajna opcja, słuchajcie, aby stworzyć własny kolor, taki, który nam obecnie pasuje do makijażu. No i wychodzi mi podobny odcień do Dolce, więc ja muszę coś tu pomieszać, żeby stworzyć inny kolor. Kochani, i tak prezentuje się makijaż wykonany paletką z NYXa Off Tropic Hasta La Vista. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba. Uważam, że najsłabszym ogniwem tego makijażu to są rzęsy, które są sztywne, które mi się od wewnętrznego kąciku tutaj odklejają i wyglądają okropnie. Generalnie no wszystko mi się tutaj podoba. Podoba mi się bronzer bardzo. Szkoda, że on mi niestety się pokruszył, ale jakoś sobie go uratuję alkoholem. No i szkoda, że te rozświetlacze przyszły mi w złym kolorze, że nie mogę ich wypróbować, bo jestem bardzo ciekawa. Mam tutaj naprawdę bardzo ciemne odcienie. No po prostu no, mija się z celem, żebym sobie robiła jakieś brudne placki rozświetlające na twarzy. Jeżeli chodzi o paletkę, jest to dosyć skomplikowany temat, ze względu na to, że cienie są bardzo suche i naprawdę trzeba się napracować, żeby wydobyć z nich pigment. Ja lubię taką stopniową pracę, kiedy sobie dodaję i dokładam pomalutku produktu i w mojej technice te cienie jak najbardziej się sprawdzają. Jeżeli ktoś lubi technikę, gdzie nałoży konkretny pigment i dopiero wtedy go blenduje i rozciera, może mieć z tą paletą problem. Tak czy inaczej, makijaż mi się podoba, kolory mi się bardzo podobają w tej palecie. Nie wykorzystałam niestety tych trzech odcieni, ale myślę, że wystarczy jak na dzisiaj. Już więcej nie byłam w stanie zmieścić kolorów na swojej powiece. Ja jestem ciekawa bardzo, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podoba makijaż. Jeżeli się podoba, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Jest to dla mnie ogromna motywacja do pracy. Także kochani, pamiętajcie bardzo proszę o kciuka w górę i zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału. Już tak pomalutku nam brakuje tego 1000, więc dołóżcie swoją cegiełkę do tego, żeby mnie uszczęśliwić. No i kochani, mam jeszcze tutaj taką mgiełkę z NYXa Bare With Me. Potrzebuję takiego nawilżenia, także zrażam się tą mgiełką. Ona zabiera w sobie aloes, także jak najbardziej uwielbiam latem odświeżać się tego typu produktami. I ma niesamowicie przyjemny zapach. Jeżeli chodzi jeszcze o tusz do rzęs, to kochani, no jak widzicie, nie byłam w stanie go ocenić, to zostawmy sobie na następny film. A jeżeli chodzi o pędzelki, to kochani, jest to ta sama jakość. Ja bardzo lubię pędzle Hulu, bardzo lubię na nich pracować. Mam swoje ulubione modele, Wy o tym doskonale wiecie. I one się nie zmieniły, zmieniły się tylko trzonki, które jak najbardziej cieszą oko. Ja Wam bardzo, kochani, dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!